trwa przebudowa XVIII-wiecznego zespołu pałacowego rodziny Szafgoczów w Sobieszowie w Jeleniej Górze. Powstaje tam Centrum Muzealno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego. Ten obiekt, jak żaden inny, jest od kilku stuleci bardzo mocno związany z Karkonoszami. To tutaj była siedziba administracji rodu Szafgoczów, tutaj był ten mózg i zarząd nad dobrami ziemskimi północnej części Karkonoszy. Prace w kompleksie trwają od 2020 roku. Sam pałac wymagał wielu zabiegów konstrukcyjnych. Wyzwaniem okazało się pogłębienie piwnic, tym bardziej, że obiekt jest tylko częściowo podpiwniczony. Poziom pozacki był około 1,20 m powyżej tego poziomu, na którym stoimy obecnie. To było takim głównym, najtrudniejszym, myślę, zagadnieniem konstrukcyjnym, z którym tutaj się mierzyliśmy, można powiedzieć. Wiązało się to z koniecznością podbicia istniejących ścian fundamentowych, aby ten poziom posadzki obniżyć. Rozważano wiele technologii wykonania tego zadania. Ostatecznie zrezygnowano z metody jet grouting ze względu na brak miejsca na platformę roboczą. Zdecydowaliśmy się na taką najbardziej znaną metodę klasyczną, czyli odcinkowe podbijanie fundamentów betonem ekspansywnym. Jeszcze zanim konstrukcja całego obiektu zostanie obciążona tym obciążeniem takim stałym, docelowym. Wykonana jest nowa klatka schodowa. Cała klatka jest z konstrukcji żelbetowej. Jej geometria przypomina klatkę, która najprawdopodobniej pierwotnie znajdowała się w tym budynku pałacu. Oczywiście to nie była wtedy klatka żelbetowa, tylko najprawdopodobniej drewniana. Z takich konstrukcyjnych elementów to było szereg takich drobnych wzmocnień nadproży, jakiś przekuć, montażu nowych nadproży. Po II wojnie światowej pałac zmienił przeznaczenie. W kompleksie mieścił się zespół szkół rolniczych, dlatego też niewiele elementów historycznych udało się odnaleźć. Na zewnątrz zachowały się portale kamienne nad wejściami do obiektu. W tym, przed którym stoimy, musieliśmy zrekonstruować pierwotny herb hrabiów Szafgoczów, gdyż niestety po wojnie, wiadomo, zabytki poniemieckie były traktowane bardzo brutalnie i często te elementy, które uważano za niemieckie, nie znając w rzeczywistości ich historii, bo przecież Szafgoczowie są też spowinowaceni z Piastami, niszczono. Wewnątrz ocalało jedynie wyposażenie sali kominkowej. Żeby ona wyglądała tak, jak teraz to widzimy, musieliśmy wykonać bardzo dużo prac konserwatorskich i budowlanych. Same właśnie te prace w tej sali trwały pół roku. Widzimy zabytkowy kamienny kominek, w którym odkryliśmy pierwotną ceglaną posadzkę. Zachowały się nad kominkiem dwa owalne pola herbowe. Okazało się, że w naszych zbiorach urzędu znajduje się jedno zdjęcie czarno-białe po niemieckie właśnie tego kominka z wyobrażeniem herbów, które się tam pierwotnie znajdowały. Okazało się po badaniach, że jest to herb hrabiów Szafgoczów. Został nadany Johanowi Antonowi von Szafgocz, który był budowniczym tego założenia. Drugi herb należał do jego żony, węgierskiej hrabiny von Sereny. Herby zostały starannie odrestaurowane we współpracy z heraldykami. W sklepieniach widzimy bogate detale sztukatorskie, które też wymagały bardzo dużo nakładów pracy. A na posadzce znajduje się parkiet drewniany wykonany z różnych gatunków drewna. Wzór tej posadzki jest wzięty z innego pałacu Szafgoczów tutaj na naszym terenie. Budynek wyposażono w nowe technologie. W pomieszczeniu obok stoi pompa ciepła, która jest głównym źródłem ciepła dla tego budynku. Ona współpracuje z 8 gruntowymi sondami, każda o głębokości 100 metrów. Obiekt wyposażony jest też w system BMS, takiego inteligentnego budynku, monitorowania instalacji. Część energii elektrycznej jest tutaj też dostarczana z paneli fotowoltaicznych. Na parterze pałacu zainstalowana zostanie interaktywna wystawa historyczna. Będzie to ekspozycja mówiąca o historii gospodarowania w Karkonoszach od XVII wieku do czasów współczesnych. Różne elementy tej działalności i związane z poszukiwaniem i odkrywaniem skarbów ziemi, minerałów, ziołolecznictwa, również gospodarka drewnem, leśnictwo, do momentu, aż po II wojnie światowej został utworzony Park Narodowy i działalność Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody. Równolegle prowadzone są prace budowlane w wielkiej i małej stajni. Obiekt wielkiej stajni był w dużo gorszym stanie technicznym niż tutaj w pałacu.
Tym bardziej, że projekt zakładał bardzo gruntowną taką przebudowę tego obiektu, zmiana funkcji pomieszczeń, wyburzanie klatek schodowych, wymiana stropów. Z takich trudnych elementów konstrukcyjnych, które czekały nas do wykonania w wielkiej stajni, mogę tutaj zakwalifikować wszelkie wzmocnienia więźby dachowej istniejącej, gdyż wytyczne konserwatorskie zakładały pozostawienie jej w stanie niemal niezmienionym. Największym problemem było to, że żeby uzyskać przestrzeń ekspozycyjną, która jest właśnie tam na poddaszu użytkowym, w poziomie mniej więcej wzroku były ściągi konstrukcyjne, które przenosiły siły rozporu z całego dachu, naprawdę wielkie przekroje drewniane. No i trzeba było jakoś sobie poradzić z tymi siłami i tutaj zaprojektowano właśnie wzmocnienie, taką ciężką konstrukcję stalową zaprojektowano, która te siły przenosiła. Równocześnie konstrukcja ta stanowiła taki strop nad parterem, całkowicie odciążając sklepienia ceglane, które zwieńczają sufit parteru. Prace w wielkiej stajni trwają już od 10 miesięcy. Zaczynaliśmy od podbić również fundamentów, jest wiele nowych elementów żelbetowych, wiele elementów murowanych, wiele przekuć. Małą stajnię w zasadzie zbudowano od nowa. Oryginalne są jedynie ściany parteru. Dobudowano również nieistniejącą część wielkiej stajni. Jest to zupełnie współczesna konstrukcja, przeszklona z drewnianymi elementami. I to będzie takie serce naszego centrum, ponieważ tam będą kierowani wszyscy zwiedzający nasz ośrodek. Tam będzie recepcja, tam będzie można kupić bilet, będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o naszym centrum. Po nieistniejącym obiekcie zachowały się jedynie kamienne filary. Wytyczne konserwatorskie były takie, żeby te filary zdemontować, poddać zabiegom konserwatorskim i wmontować je dokładnie w te same miejsca. Budynek recepcji połączył małą i wielką stajnię. W 7 salach wielkiej stajni zlokalizowana będzie ekspozycja przyrodnicza. Tematem przewodnim jest taka wirtualna ścieżka po zjawiskach klimatycznych Karkonoszy. Począwszy od podnóża Karkonoszy, czyli można powiedzieć, że od Kotliny Jeleniogórskiej do najwyższych partii. Zastosowaliśmy nowoczesne również technologie, ale też technologie, które zachęcają zwiedzającego do uczestniczenia w tym całym procesie. Odwiedzający muszą włączyć się w proces poznawania zjawisk przyrodniczych, zjawisk atmosferycznych, w ogóle specyfiki przyrodniczej Karkonoszy. Na dziedzińcu pałacowym powstaje elektryczna stodoła. W miejscu, w którym teraz powstaje ta wiata, istniała kiedyś stodoła faktycznie, oczywiście ze swoim przeznaczeniem pierwotnym. I architekci nawiązali tutaj do tego, żeby urbanistycznie zamknąć ten obiekt tak, jak pierwotnie on był, to na obrysie tej dawnej stodoły powstaje właśnie elektryczna stodoła. A elektryczna dlatego, że zamiast pokrycia dachowego tradycyjnego będą panele fotowoltaiczne. Kompleks pałacowy dostępny będzie dla zwiedzających w drugiej połowie 2022 roku.